Wszyscy witajmy Jemu pokolęcie dary, zanim oddajmy, oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu, oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło. Syna Odkupiciela i Ducha Świętego Uświęciciela. W pierwszym dniu spotykamy się z Matką. Dzisiaj jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, prosząc, aby ona rodziła Chrystusa nam w każdym dniu. Aby każdy ten nowy dzień nowego roku był błogosławiony. Dlatego też powierzamy siebie, całe nasze rodziny, całą naszą ojczyznę, prosząc, by Bóg, Boże Dziecię, błogosławiło. Nam samym, kroczącym do niebieskiego Jeruzalem, naszej parafii, naszym rodzinom, żyjącym tutaj, młodym, starym, wszystkim, którzy realizują swoje tutaj życie i powołanie. Tę mszę świętą odprawiam w intencji Bogu wiadomej. Na samym początku nowego roku ogromna radość. Przyjmujemy do grona ministrantów jednego z synów tej wspólnoty. Niech przystąpi ten, który ma być ustanowiony ministrantem. Drogi księże, w imieniu tego chłopca proszę o dopuszczenie go do służby liturgicznej oraz o udzielenie mu błogosławieństwa Bożego. Czy jesteś świadomy godności ministranta i jego obowiązków? Tak. Drogi Tomku, po przygotowaniu, uznając twoje szczere pragnienie, dopuszczam cię do pełnienia służby ministranta tutaj w zgromadzeniu liturgicznym Kościoła w Jesieniu i w całej ojczyźnie i na całym świecie. Będziesz mógł odtąd od dzisiaj nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary. Będziesz dawał znaki dzwonkami, podawał dary ofiar na cześć Boga, nosić kadzidło, będziesz mógł i światło. Dlatego też, zanim złożysz przyrzeczenia, pragnę poświęcić twoją komrze. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Wszechmogący wieczny Boże, dać pobłogosławić i poświęcić tę szatę, ilekroć będziesz nakładał, abyś się przyoblekał w Jezusa Chrystusa i żył w czystości swojego serca przez całe twoje życie. Amen. Przyjmij tę kołże.
protestancie, dla umocnienia Twojej woli złóż przed samym tutaj zgromadzonym zgromadzeniem swoje przyrzeczenie. Ja, Tomek, dziękuję Chrystusowi, Jezusowi Panu, za łaskę powołania ministerskiego. Przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Wspólnoty parafialnej. Święty Janie, módl się za nami. I wszyscy święci patronowie nasi. Święty Tomaszu, módl się za nami. Oklaski. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i mamy bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, czego błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Gloria in excelsis Deo, gdy się Chrystus zaprosi Bogu i na świat przybył. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi i jego synom. Tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się wzmiłuje nad nami i nam błogosławi.
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przebrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, który nie nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Kochani, słowa przed chwilą przeczytane z listu do Hebrajczyków, który autorstwo jest przypisane świętemu Pawłowi. Gromadzimy się tutaj dzisiaj w świątyni w pierwszy dzień nowego roku. Jeszcze wczoraj w wielu świątyniach, również naszej parafii, trwaliśmy na wielkim dziękczynieniu. Przepraszaliśmy Boga. Dziękowaliśmy za wszystkie łaski, a także prosiliśmy. Z Bożym błogosławieństwem wyśpiewając i wyśpiewaliśmy również Tedeum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy, przeszliśmy do nowego roku. Można się zastanawiać, 31 grudnia, dzisiaj 1 stycznia, czy mają takie wielkie znaczenie. Może tylko na zewnątrz, bo niczym się nie różni 8 maja czy 15 sierpnia. Każdy dzień został nam dany. Każdy dzień został nam zadany. I dlatego też każdym dniem nie może człowiek marnować tych dni, które Bóg mu wyznaczył. I każdym dniem pracuje na wieczność. Ale kończący się rok każe nam się zatrzymać i zastanowić. Tak jak w zakładach pracy, w szkołach, wszędzie robimy rozliczenia. Tak samo i każdy z nas musi na koniec, czy też na początku, zrobić bilans swojego życia. Zatrzymaj się, człowieku, i pomyśl, po co żyjesz. Wczoraj w liturgii słowa Ewangelii czytaliśmy prolog świętego Jana, powtarzany w tym okresie bardzo często. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. Wczoraj i dzisiaj i zawsze uświadamiamy sobie, że Panem wszystkiego jest Bóg. Dlatego Wielką Sobotę, po poświęceniu nowego ognia, kiedy ministrant trzyma potężny paschał symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa, kapłan, szafarz liturgii, zawsze bierze gruszki, gałki i na tym paschale pisze Alfa, Omega, początek i koniec. Pierwszy i ostatni, żyjący Bóg.
że Bóg jest, Bóg żyje. Tak pisze w Apokalipsie święty Jan Apostoł. I ten Bóg, który jest ten, który zapragnął zbliżyć się do człowieka, dokonał tego. Ten, który go stworzył i uczynił koroną, zapragnął. Bo dzisiaj już świętujemy Jego narodzenie. Dlatego też śpiewamy przepiękne polskie kolędy. Doskonale one oddają całą myśl teologiczną. Pójdźmy wszyscy do stawienki. Czyli nie wczoraj, nie dzisiaj, ale dzisiaj pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Marię, Matkę Jego. Czyli dzisiaj ja, człowiek XXI wieku, muszę iść do stajenki, bo Bóg ustawicznie się rodzi. Boże Narodzenie to nie tylko przeszłość, wydarzenie, które miało wielkie wydarzenie, bo od tego wydarzenia 2009 lat temu Bóg przyszedł na ziemię. To jest tak wydarzenie wielkie. Wielokrotnie słyszeliśmy, przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił przez Syna. I przez tego Syna liczymy lata i zmieniamy kalendarze. Dlatego też ten Bóg przybliżył się do człowieka. Zaznaczył swoją wyraźną obecność i mądrość. Kontynuując doświadczenia naszych praojców, my również wiemy, że On, Bóg, działa w nas i przez nas. Ten niepojęty zbliżył się do nas. Ale jedna rzecz mi dzisiaj na progu nowego roku 2009 uderza. Najdrożsi, wszystkie nasze szopki, które budujemy w naszych polskich kościołach, ale nawet i za granicą. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W Piśmie Świętym nic nie pisze ani o wolę, ani o ośle. Nic. A dlaczego w naszych stajenkach jest wół i osioł? Uderzyło mnie to. Pismo Święte nie wspomina. Jeżeli wzgrupiamy się w Boże Słowo, bierzemy Stary Testament, otwieramy Księgę Proroka Izajasza, gdzie o pierwszy wiersz trzeci znajdziemy. To wół rozpoznał swego Pana, a osioł swego Zbawiciela, a Ty, Izraelu, nie rozpoznałeś swojego Boga. Takie oskarżenie. To wół rozpoznał i osioł. I na znak tego, że wół i osioł Boga rozpoznał, ma swoje miejsce w stajence, przy Bogu samym. Oddaje Mu pokłon. Dlatego też na progu nowego roku, kiedy trwa Boże Narodzenie, oktawa Bożego Narodzenia, usłyszycie to w liturgii, zatrzymujemy wzrok. Można by było pomyśleć i powiedzieć, wstawimy kotka, kurkę, kaczuszkę, konia, pieska, który jest przyjacielem tak bardzo wielkim człowieka. A jednak nie ma. Jest wół i osioł. I w kolędzie również. Dlatego, że wół rozpoznał i osioł rozpoznał. Dlatego też można spojrzeć na ludzi. Czy ja Boga rozpoznam? Klucz całej Biblii, Księga Powtórzonego Prawa, 4:38, 39:40. Proszę zaglądać w dom. Rozpoznaj Izraelu. Ja jestem Twój Bóg. Bóg jedyny. Od 4:32 do 38 Bóg wylicza Izraelitom wszystko, co dla nich. To ja was stworzyłem. Ja zawarłem z wami przymierze. Ja wam błogosławię. Wylicza wszystkie akty dobroci swojej. I dlatego też rozpoznaj, że jestem z tobą. Jestem Bogiem zazdrosnym, który idę za tobą. Ale jeżeli patrzymy na Pismo Święte, widzimy, że wół rozpoznał i osioł również. To byli ludzie, którzy nie rozpoznali. Myślę o Herodzie. Przecież znał wszystkie proroctwa. Wielokrotnie Bóg przemawiał. Znał. A jednak narodził się Bóg. Pragnie go zabić. Drży o swoją władzę. A przecież Święty Paweł napisze, każda władza od Boga pochodzi. Nie jej forma, bo tutaj jest problem. Każda władza, ale nie forma władzy.
Proszę bardzo, były potężne pałace, w których żyli faryzeusze. Doskonale znali Pismo Święte, cytowali je na pamięć, ale nie umieli Boga rozpoznać. Znali, recytowali, możesz też znać, a nie zastosujesz do siebie, nie odniesiesz tej parenezy, tego wskazania moralnego, które Bóg kieruje do mego i twojego serca. Dlatego też dzisiaj muszę się zapytać siebie samego, czy ja Boga rozpoznałem? Czy jak daleko jestem przy Bożym dziecięciu, które leży w żłobie? Słyszeliście uważnie. Ale byli ci, którzy mnie rozpoznali i są ci, którzy mnie rozpoznali. Ale byli też, którzy rozpoznali. Dzisiejsza Ewangelia przepięknie mówi. Byli to pasterze, prości ludzie, czyści, uczciwi, do szpiku kości uczciwi. I słuchajcie, od razu nie zastanawiali się, pobiegli, oddali cześć Bogu. Prości ludzie, świat pierwszy, niezakłamany, oddał cześć Panu. Kto poszedł dalej? Niedługo będziemy obchodzić, świętować uroczystość Trzech Króli. Świat nauki, który obserwował gwiazdy i znał, dostrzegł zmianę na niebie. I idzie za tym zjawiskiem i też przychodzi, oddaje cześć Bogu w małym dziecięciu. Złożą dary. Będziemy analizować. W tym Bożym dziecięciu rozpoznała Boga Maria, która go nosiła pod sercem, i święty Józef. Czy ja naprawdę rozpoznaję Boga? Rozpoznać to go uwielbić. Szkoda, że nie mam w tym miejscu gościa niedzielnego. Ale macie, kochani, na ten tydzień. Jest piękne świadectwo. Nie będę tego czytał, bo przecież potraficie przeczytać. Ryszarda Rymkowskiego. Na sobie 50. gościa niedzielnego. Doskonałe świadectwo wiary, a zarazem rozpoznania Pana Boga. Jest takie opowiadanie, które dzisiaj pragnę przywołać, że w noc Bożego Narodzenia aniołowie zostali posłani do pasterzy. I od razu poszła ta grupa ewangeliczna, o której słyszeliśmy od razu w dzisiejszej Ewangelii. Poszła do Bożego Dziecięcia oddać mu pomoc. Ale dalej byli inni pasterze. Oni też zastanawiali się, też otrzymali tę radosną nowinę o narodzeniu Boga człowieka. Ale postanowili przedyskutować, kto z nich powyślał tylko delegację. I rzeczywiście zrobili konwent. Wśród swoich pasterzy wybrali dwóch. Ale iść do Bożego Dziecięcia nie można iść z pustymi rękoma. Zastanawiali się, co kupić, co złożyć w darze i gdzie kupić. Rzeczywiście, kiedy wyznaczono dwóch z pasterzy, chodzili po rynku i szukali prezentu. Nawiedzali sklepy, nawiedzali również stoiska ze sprzedażą na Mercato, czyli na rynku. I rzeczywiście znaleźli srebrny nóż i łuk. Kiedy znaleźli, kupili już, byli szczęśliwi. Nie mieli wiele problemów, by znaleźć Boże Dzieciątko, iść do Niego, bo słyszeli śpiewa, jołowie śpiewali. Bogu śpiewała aniołowie. Dlatego szybko pobiegli, oddali cześć, złożyli w darze srebrny nóż i łuk. Matka Najświętsza ucieszyła się, a oni pokłonili się i od razu wychodzą. A Matka Boża do nich powiedziała: nie macie czasu dla samego siebie, to nie macie czasu dla drugich. Ale oni już nie słyszeli, bo poszli. Stąd Matka Boża powiedziała im rzeczy najistotniejsze. Kto nie ma czasu dla Boga, ten nie ma nigdy czasu dla drugiego człowieka. Popatrzcie się w nasze rodziny. Czy mamy czas? Jeżeli mamy czas dla Boga, to mamy czas dla mamy, dla taty, dla babci, dla żony. Jeżeli Boga postawimy nam po pierwszym miejscu, to zobaczymy, że wszystko jest poukładane, wszystko ma porządek. I ten dzisiejszy dzień będzie cudowny, będzie piękny. I będzie obiad pachnący. I będzie uśmiech na twarzy i serdeczne, ciepłe słowo. Stąd, kochani, wół rozpoznał. Osioł rozpoznał. Pasterze rozpoznali. Mędrcy rozpoznali. Maria i Józef. Czy ja rozpoznałem? Rozpoznać to znaczy mieć czas dla Boga. Gdybyśmy rozpoznali.
świątynia na progu nowego roku powinna pękać w szwach. Przecież dzisiaj Kościół nas stawia i powierza Maryi. Nie idziemy samotni. Bardzo często ludzie do mnie podchodzą, proszę księdza, jak jestem taka samotna. Ja mówię, nie rozumiem. Wiem, że masz dzieci, masz wnuki. Jak możesz mówić? Może jutro Bóg cię zabrać, to dziecko, tego wnuka i naprawdę będziesz samotna. Dlaczego nie dziękujesz? Ale twoje serce może być samotne, bo zamknęłaś i nie puściłaś Boga do serca. Jak nie wpuścisz Boga, będziesz bardzo samotny. I dlatego też Maryja ma czas. Jeżeli analizujemy Ewangelię, a ona rozważała to wszystko w swoim sercu. Czy naprawdę rozważasz w sercu Boże sprawy? Czy naprawdę kontemplujesz Boga i w stworzeniu, i w zdarzeniach, i faktach? Dlatego też, kochani, zapytaj się, kolejny rok Bóg da. Czy ja Boga rozpoznałem i czy do Boga się zbliżyłem? Jeżeli Boga rozpoznam, nie będzie problemem iść na mszę świętą, klęknąć i Bogu dziękować za wszystko, co otrzymuje. Bo przecież największy dar otrzymaliśmy od Niego. Życie. Bóg nas powołał. Ofiarował to życie. I tym życiem muszę Go uwielbiać. I dlatego pozwólcie, że złożę Wam życzenie. Cieszę się, że mogę to czynić. Kochani, posłużę się dzisiaj pierwszym czytaniem. Bo nie jestem w stanie, nie jestem mądrzejszy od Boga, ale Bóg sam pisze te słowa, które nam dzisiaj i wam wszystkim nam dedykuje. Oprócz tego, żebyście Boga rozpoznali jak wół i osioł, żebyście oddali Mu pokłon i mieli na Niego czas, żebyście rozważali, życzę wam. Życzę tobie. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje pogodne oblicze i niech Cię obdarzy pokojem na cały rok. A Maryja niech ustawicznie w sercu rodzi Jezusa, który jest moim Panem, Królem i Zbawicielem. Amen. Credo in unum Deo. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się narodził, za Chrystusa serce, gdy się począł słuchać, pojawił się z Maryi Pan, wnętrzą pod polskim Piłatem, przyszowaną na poprzednią stopę do winie, przeciwnie na zbawę stopie, mówię za się śmiechalicy, zanieśmy do Boga prośby, aby za wstawnictwem Matki Zbawiciela otaczał nas swoją opieką. Módlmy się za Kościół Święty, aby w ciągu tego roku pomagał ludziom poznawać i spełniać wolę Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby trwały pokój i postęp, ułatwiał im życie według Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy kierują społeczeństwem, aby zapewnili wszystkim sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych w minionym roku, aby jak najprędzej połączyli się z Chrystusem Panem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którym dzisiaj składamy życzenia,
wszystkich naszych dobroczyńców i dobrodziejów, dzięki którym rozbrzmiewa Boża chwała, aby Dziecię Boże darzyło ich zdrowiem, radością i pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy przez rok cały gorliwie uczestniczyli w ofierze Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, przyjmij prośby Twoich wierzących, wiernych, za wstawicę Najświętszej Marii Panny, która poszła i wydała na świat jednorodzonego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołają. Mizerna cicha stajenka licha, pełna wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Bożego Narodzenia, w którym Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamą i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy.
To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Benedyktem XVI, naszym biskupem Stefanem Adamem Pawłem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Antonim z Padwy, błogosławioną Karoliną Kuskówną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na niebie. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Czyta się sobie znak pokoju i miłości. Baranku Boży, który kładziesz wszelkie świata, zmiłuj się nad nami. Zbawieni, którzy zostali wezwani na Jego pusztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Jego słowo, a będzie Jezu, Maryj, święki, módlmy się. Boże, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Amen. Kochani, dzisiaj ogłoszeń specjalnych nie mam, bo to jest dzień w ciągu tygodnia. Ogłoszenia trwają do niedzieli. Trwa wizyta duszpasterska, to znaczy jutro wchodzimy już po jesieniu, ulica Obrońców, od godziny 13:00. W sobotę do 9:00 Lubska i 20-lecia. W niedzielę pożądają mszy świętej bez zmian. Jest pierwsza niedziela, będzie to niedziela adoracyjna, a ta zarazem będzie zmiana tajemnic wzruszająca świętego. W jesieniu po mszy o godzinie 8:00 będzie konferencja ze zmianą. Tutaj tylko sama podane intencje i dziesiątka wzruszająca świętego w intencjach apostolstwa, modlitwy i intencjach misyjnych. Kochani, chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim tutaj rodzicom, gratulować Tomka. Cieszę się bardzo. Zawsze, jak chodzi widzę, to w sercu mi się bardzo, bardzo raduje, że ktoś pod okiem Pana będzie wzrastał i ktoś od początku jest mądry. I ten większy dar to jest dać Boga. Jeżeli damy Boga, serca nic nie wypełni. Potem będą zastępcze źródła, narkotyki, alkohol i tak dalej. Tak jest potrzeba ludzkiego serca. I stąd gratulujemy i myślimy, że zapisze się głęboko i pięknie w naszą parafię i nie tylko będzie służył Panu, gdziekolwiek jest, całym swoim życiem. Dziękuję na progu nowego roku. Ten rok, który minął, był rokiem szczególnie błogosławionym. Te błogosławieństwa i dziękczynienia zszły wczoraj. Tam, w tamtym miejscu, tutaj też był ksiądz Tomek. Chciałbym podziękować jeszcze bardziej teraz na progu już nowego roku z słowem wdzięczności w stronę Pana Oleksego. Możemy cieszyć się i Boga uwielbiać, że pragnęli z nami być i są z nami, orędują za nami przed Bogiem. Święty Antoni, w relikwiarzu druga i błogosławiona Karolina Guzków, ta prosta dziewczyna, pokazała, co znaczy być czystym i wielkim dla Pana Boga. I za te pojemniki, te pomieszczenia dla świętych relikwiarzy dziękujemy Panu Oleksemu za zatroszczył się, bo chodzi o to, jakby najpiękniej Boga wielbić. A Bóg ofiarowany jest zawsze podwójnie odzyskany. Dlatego też dobrodziejowie, dobroczyńcy i wszystkim, którzy to czynili, z całego serca Bóg zapłaci wszystkim, którzy to czyni. Jeszcze raz, z bliska i daleka, którzy są dzisiaj tutaj, składam najlepsze życzenia. Niech Bóg błogosławi, Matka Boża ma opiece i wszyscy święci patronowie. Życzę Wam wszystkim do siebie roku. A teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki. Rymówy Króla Niebieskiego stąpiły z nieba wysokiego. Oh,